Jesteśmy na 8. Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, a znam jeden z gości i prelegentów w sesji Sinie, dr Johann Schroeder z austriackiej giełdy trzodowej. Dzień dobry. Good morning. Good morning, good morning. It's nice to have you here in Poznań. Miło jest nam gościć pana tutaj na forum w Poznaniu. Chciałbym zapytać o główny problem, na którym skupia się wasza praca. Jak pańskim zdaniem wygląda aktualnie europejski rynek świń po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę? To czas kryzysu, również w naszej branży. Po pierwsze, ze względu na bardzo wysokie ceny pasz, za którymi podążają wysokie ceny świń i prosiąt. To dobry czas dla producentów, ale niezwykle trudny dla przetwórców i supermarketów, bo w czasach wysokiej inflacji ludzie nie kupują wieprzowiny w takim stopniu jak wcześniej. Dlatego widzę krytyczną sytuację dla rzeźni i przetwórstwa z jednej strony ze względu na wysoką inflację i redukcję spożycia mięsa, a z drugiej krytyczną sytuację rzeźni ze względu na obniżoną produkcję świń. Patrząc na sytuację w Niemczech, gdzie produkcja obniżyła się o 1/3 w ciągu ostatnich 5 lat. Dlatego trzeba zamknąć mniej więcej 1/3 rzeźni. Patrząc na inne kraje europejskie, można zauważyć podobny trend. And I see another point, the critical point for the slaughterhouses, it's the reduction of the production. If you look to Germany, they lost nearly 1/3 of the production in the last 5 years. So they have to close more or less 1/3 of the slaughterhouses. And you can look to other countries in Europe, you can find similar developments. Dlatego powiedziałbym, że jesteśmy obecnie na froncie z wieloma przeciwnościami, ale musimy to zaakceptować, patrząc w przyszłość. Z mojej perspektywy powinniśmy zmienić niektóre rozwiązania i gospodarstwa na bardziej zrównoważone i iść w kierunku dobrostanu zwierząt, bo w całej Europie mamy krytyków wśród konsumentów. Everywhere in Europe we have critical consumers. Not all of the consumers are critical. Nie wszyscy konsumenci tacy są. Większość z nich kupuje tanie mięso i są z tego zadowoleni, ale mamy też konsumentów, którzy chcą, żeby zwierzęta hodowlane miały dobre życie tak długo, jak żyją. Wiedzą, że musimy zabić świnie, bydło i tak dalej, żeby otrzymać żywność. I dla tych grup społecznych powinniśmy mieć przygotowaną dobrą ofertę i to, jak sądzę, będzie dobre dla naszej branży. Presja polityczna na branżę zmniejszy się, jeśli będziemy mieli ofertę dla najbardziej krytycznej grupy. Polscy rolnicy byli bardzo zadowoleni z sytuacji w ubiegłym roku, ponieważ ceny były wyższe i nawet rolnicy, którzy zrezygnowali z produkcji, myśleli o tym, żeby do niej wrócić. Czy uważa pan, że perspektywy rynkowe i ceny pozostaną na tym poziomie dłużej? Czy to tylko element turbulencji rynkowych i ceny pójdą w dół w kolejnych miesiącach? Co pan o tym myśli? Jestem pewny, że nie możemy mieć każdego roku wysokich cen. To nie jest możliwe. To był efekt kryzysu i tak dalej, jak już mówiłem. Moim zdaniem w kolejnych latach będziemy mieli ceny w przedziale między rekordowymi z tego roku i średnią z ostatnich 5 lat. Jeśli weźmiemy pod uwagę te dwie linie, to między nimi mamy ten przedział dla przyszłych cen. Price for the next years will be volatile in this corridor.
Wracając do naszego rynku, czy sądzi pan, że w Polsce możemy wrócić do poziomu produkcji, jaki mieliśmy w ostatnich 10 latach, czy jednak afrykański pomór świń wyrządził tak dużą szkodę, że jest niemożliwym powrót do poziomu produkcji, jaki mieliśmy wcześniej? Myślę, że powrót nie jest możliwy, dlatego że jak każdy, kto wie cokolwiek o naszej branży, ma świadomość, że rozpoczęcie produkcji świń jest 10 razy trudniejsze niż sama produkcja. Myślę, że to będzie wielkie, wielkie, wielkie wyzwanie, żeby uwolnić się od afrykańskiego pomoru świń. To prawie niemożliwe. Chyba, że będziemy mieli szczepionki, żeby pozbyć się pomoru. To bardzo zła sytuacja dla hodowców. Mogę powiedzieć z punktu widzenia austriackich producentów, którzy boją się wybuchu pomoru świń pewnego dnia. Gdy ich o to pytam, mówią, że jeśli pojawi się afrykański pomór świń, zrezygnują z produkcji. To jest jeden punkt. Drugim są wymagania rządowe ze strony Brukseli i krajowe. W kolejnych latach rolnicy będą musieli mieć nowe kojce porodowe, zabronione będą jarzmowe kojce porodowe i tylko 4 metry kwadratowe na lochę. To temat podlegający pod end of the cage age. Forbidden to have the crates in the farrowing pens and only 4 square meters for one sow. It will be under the topic end of cage age. They have to finish. So sow farmers they say. Dlatego hodowcy loch mówią, jeśli muszę inwestować w tym kierunku tak dużo pieniędzy, a następne pokolenie, syn lub córka, nie będą chcieli inwestować dalej, bo nie będą pewni, że ta inwestycja się zwróci, to jeśli mam wprowadzić takie zmiany, zrezygnuję z produkcji. Jest też dyskusja o długich ogonach i o tym, że nie powinno się ich skracać, bezbolesna kastracja i wszystkie te problemy tworzą bardzo wysokie bariery dla hodowców trzody. Dlatego myślę, że najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest ustabilizować produkcję na niższym poziomie niż mieliśmy w przeszłości i zadbać o dobrostan zwierząt. Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo za ten krótki wywiad. A Państwa zachęcam do tego, żeby relacje z prelekcji pana doktora Johanna Schroedera obejrzeć także na naszym portalu topagrar.pl, przeczytać i na łamach Topagrar Polska. Thank you once again for the interview. Thank you.